Tym razem ja się nie spóźniłem. Czekam na ekipę, lecimy na górną grupę. Mam nadzieję, że fajne filmiki z tego wyjdą. O, tu opowiem wam od razu o buzerze. Słuchajcie, buzer Foxa, pierwszy raz prany w pralce. Nic się z nim nie porobiło, wszystko jest ok. Ściąga się tego żółwia i się po prostu topierza. Taka ciekawostka dla psa. Mam nadzieję, że się nie wstąpił. Dalej, chłopaki, przyjeżdżajcie tu. O, słyszę. Coś jedzie. Siema byki, jak wy tak cichaczem tu przyjechaliście? Kradliśmy się. Spóźniliście się dzisiaj wy. Dzisiaj my. A ja byłem punktualnie. Łuki mi twoje spadają. Moje? Siema. Nie, tych nie biorę, Kuba. Pomarańczówki. Bo na kłada dzisiaj idę. O! No. O! Dzisiaj dzień kładowy. Właśnie, te buty są najlepsze. Nakłada. Z tymi... Ale jakie brudne, łojeny, dawno ich nie myłem. Siema. Siema. Podobnie. A twoje buty jak, Kuba? Sprawują się? Dobrze. Zadowolony jesteś? No. Ale teraz zrobimy ostatni ruch. Przenieść je. Tak. Uje. Jak, Kuba? Gotowy? Gotowy. Na enduro? No. Tomek, gotowy na enduro? Ale nie wyspany. Gotowy. Tak, gotowy. Bo to się wszystko tam chyba nie zmieści do naszej... Zmieści się wszystko. No dobrze. Pojemność 180 Tayo KTM. Zobacz, jak ładnie ci zrobiliśmy z tymi białymi plastikami. A kto tak mył, że zalał? To chyba my. Kłada. Albo ty, albo... Ale strasznie, strasznie był zalany, wiesz? Fajną bluzę masz, Tomek. Ty mi się podoba. To jest ta z Kupsela, pokaż. Tak, elegancka. Kupsel. Fajna. Ale zobacz, ile lat już ją masz. No i sprana, praktycznie co wyjadzona jest sprana i wszystko się... Uwaga, będzie gleba. Uwaga, będzie gleba. Bleku wjeżdża. Będzie gleba. Będzie gleba. Na jazdy dobrze rozłożone? Nie wiem. Się okaże, jak to nie... się okaże. Jak spadnie. Jak spadnie. I zaraz. Na Batmana. Dwa salta w powietrzu. Dwa salta w powietrzu i kikołek. I od razu do szpitala. I noga w gipsie. I już nie trzeba jechać na górną grupę. A my pod zakładem musimy uważać, bo tu plaga szerszeni jest. No niestety. Takie czasy. A dwa kłady się zmieszczą, ale czy chustka? Pięknie, a bety tu nie wejdziemy? Jeszcze nie weźmiemy, no, bety jeszcze nie zmieścimy? Triala? Beta, pojedziesz nie, na kółka. A, beta. Na. U plastiki jak się połamią, no to już... O, chyba muszę łańcuch zasmarować po jeździe. Gotowi? Ja tak. Na przygodę? Nie wiem jak wy. Ja tak. Nie, poczekaj, jeszcze na pewno Tomek czegoś zapomniał. Lecimy, pakujemy się. Żeby nas skarbówka nie złapała. No, skarbówka, żeby nas nie złapała. Bo nas schłapa, że fotelika nie mam. No. Przyklejamy, jak tylko przyjedziemy, tak? No. Dobra. I zajwujemy zaraz. Ja tam mam jeszcze wlepy, tata w samochodzie naszym są. Tomek, a grilla wziąłeś? Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. No dobra, leci. Jeszcze węgiel musimy kupić. Żeby cię szerszeń nie ugryzł, pamiętaj! Szerszeń, bo mamy szerszenie, nie? No a ja i tak w ogóle powiem wam, mogę tak powiedzieć, no, powiedz że jak wchodziłem do zakładu, no. To widziałem takiego dużego szerszenia. Mówię, no... Szerszenie są niebezpieczne, no, a tutaj mamy gniazda no szerszeni. Mówię, no chyba królowa to był. No, masz tego grilla? Ma. To węgiel kupimy jeszcze na stacji. Na Obajtku, co ty bardzo tego nienawidzisz. Na Obajtka? Na Obajtka. A słuchajcie, co dzisiaj będzie się działo? Poczekaj, tą piskwę Tomek niech tylko wyłączy. No to ja już cię proszę, bardzo cię proszę Tomek, daj mi się golnąć, recenzję zrobię. Ale ja się boję, bo mogą być plastiki popękane, bo może być coś nawywijane. Nie no, nigdy nic nie nawywijałem. A pamiętasz u Roberta?
No to jedna gleba bokiem, kład poleciał, ale mi nic się nie stało, Tomek. No to dobrze. Jednak. No to dobra. Dobra, niech stracę. A kładowi też się nic nie stało. 180 cały czas żywa. To jedziemy od razu na Obajtka? Tak. To na Obajtka, tam tankujemy. Nie, nigdzie nie, na Obajtka. On ma drogo, złodzieje, ale dobra kawa jest. I śniadania ma dobre Obajtka. No. Tam ze z tymi jego śniadaniami. W domu najlepsze są śniadania. Ostatnio na Świecku jadłem, polecam. O. Ty to zawsze, Tomek, te sprawy zawodowe musisz mówię, że śniadania ma dobre. Ale nie, aha, nic się spierdzi. No zaraz Świecku, na Świecku. No bo tam akurat jadłem. Daj tą wlepę, bo zgubisz ją. Mamy trzy wlepy dla trzech rajderów, czyli dla ekipy od Matiego ATV. Ja tutaj jadę. Fortuna się toczy owocem. A propos śniadania, o 10 jem śniadanie. A propos śniadania, ja jem dopiero na górnej grupie obiad. O. A ty, Tomek? Ja też. Okej, okay. Tego się trzymamy. Tego się trzymamy. I kawę, koniecznie kawę. Kawa musi być, tak. Śniadania ma dobre i kawę ma dobrą. I dobrą kawę ma Obajtek. To co, lajwujemy, Kuba? Lajwujemy, mówisz? Tomek, lajwujemy. Dobra. Na rozbudzenie. A my znowu mamy kontrolę policyjną. Ja nie wiem, Tomek, jak ty jeździsz, że ciągle nas policja zatrzymuje? Znaczy nie przywieźli nic, nie? No pewnie, że nie. Skarbuwa pewnie. To nie, tym razem policja. Oj, Tomek. Panie kierowca. Dzień dobry. Poznam. A ty, tu się wpływałeś? Co to było? Myślałem, że kurde gdzieś tam szczelnie albo co? A to u ciebie. No ja sobie lepiej. Nie dało się parkować. To by to zjebane. Nie dało się parkować. To znaczy, nie jak robotę nie dało się parkować. To znaczy, nie jak pusty pełen? Ty, mam dwa kłady, jako dwa kłady mam imot. Jaki tam jest ten? 68. Tomek po znajomości musi pakać funkcjonować. A Tomek oczywiście nabroił i policja nas zatrzymała. Nabroił, pięknie. No i co? I co? Ładny sprzęt macie. Aha. Policjant tobie się podoba, a też jeździ na enduro? Nie. A czy patrzył się na moją chustkę? Wszyscy się patrzą na twoje chustki. Ja. O, było dobrze. Jak zawsze. My już dojechaliśmy. Górna grupa. Podjazdy idealne. O, jest cała ekipa. Zobacz, jest zaraz. Dopiero przyjechali Juri. Pakujemy się do naszej miejscówki. Nowa miejscówka jest. Nowa miejscówka. Siema. O, sam ten Michał, majster. Michał, majster, szef. Jest Darek. Oj, tutaj Dąbryś potrzebuje dużego skoku. Przepraszam, a tutaj będzie dobrze? Siema. Siema. Kuba. A co, wy jednym lewym motocyklem przyjechaliście? Nie, no dzisiaj ja tym. Daj drugi. Dzisiaj ja tym jeżdżę. O!
dużo ludzi? No. Nie, on ma taktycznie nisko powietrza. Co? Taktycznie nisko powietrza na piachy. Co? No mówię ci, 0,5 to jest podstawa. Od razu inna trakcja jest. Nie się uczył. No. Nie połamałeś Hondy? Nie. A witaliśmy się dzisiaj? Możemy się przywitać. Siema. Siema. Jesień idzie, to na nasze wysypisko przyjedziecie. Na nasze wysypisko przyjedziecie. Chodź! No do mnie!
tak musiałem zrobić, nie? Dobra. Gdzie jest Kuba, nie? Górki są. No. Tu fajnie jest, bo tu. Chodź, to jest lepiej niż pana ustąpić. No. Bo MRF bym nie podjechał tej górki teraz, co na kamieniu się zawiesiłem. Nie podjechałbyś. Nie. Większe uroty. O! I co, Wiktor? Teraz z Kubą będziesz podjeżdżał? No, pamiętaj. Do górki dojeżdżasz, cały czas pozycja, prędkość. I przed górką dynks. Ile wlezie? Siema. Co, robisz sobie zdjęcie? Siadasz do pana nakłada? Z blekiem? No idź. Gorący jest, ale... Tak, musimy na kółko. O. Albo na kółko. Tu sobie. Ja też mogę? Jakub! Gdzieś ty był! A ja wiedziałem, że z internetu będziesz wiedział, że tu jestem i ci nie pisałem. Czułem, że przyjedziesz. Jeszcze KTM cały, to wiesz. Jeszcze Raptor cały. Jeszcze Raptor cały, siema. Oj, Piotrowi to się chyba tam czka, wiesz? Czka się Piotrowi. Zdal mi go, wiesz? No mi też. Ludzie się bawią, a ten musi zapierdalać. No.